Dobra, Bogu, wal do sznura. Cześć and welcome to my first Polish cabaret. I'm so looking forward to this. As far as I have seen from Poland, they have some great comedians like Piotr Cymowski. I'm very, very glad to see this now. If you want to support me, have 16, 17 reactions or just the next comedy reaction, all of this is already out on my Patreon. Link is in the description. Thank you so much. And now let's go into the react. Panie. O, właśnie, bardzo dobrze. Skrybo, bardzo dobrze, że cię widzę. Proszę mi powiedzieć, co tam się przy bramie dzieje? Jakieś burdy, hałasy są? Ktoś w bramę kopie? Panie, to przy bramie, ale spokojnie, jest tam święty Piotr, na pewno sobie poradzi. What is the name for Petrus or St. Peter in Polish? No nie, nie pchajcie się, bo znam, ja wam zaraz to załatwię, nie pchajcie się! Ty gruby, bo zaraz wyskoczysz na koniec kolejki! Czekajcie, ja wam to załatwię! Idzie święty Piotr i bardzo dobrze, że idzie, bo jakby nie szedł, to wiadomo, żeby było, że nie idzie, nie? Ale idzie, o! There he is. Święty Piotrze, co tam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, są niezadowoleni ze swojej historii, mają do was ja. Ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. No, ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Zawsze ktoś musi podpierdzielić, no zawsze ktoś podpierdzieli, no. No taki naród, no. No co mi powiedzieć, bo tam czekają. Powiedz, że odzwoni. Tell me, are the Poles so bad as Petrus thinks? O, dobra, to ja im tu do domofonu powiem, żeby nie łazić, także. He doesn't want to go to the polls. Słuchajcie Polacy, jest taka sprawa, że szefu mówi, że się dzwonimy, mamy jeszcze wasze komóreczki, także jesteśmy in touch. Jakby coś, to walcie na błękitną linię. What is the blue line? Is there something special in Poland? Ej, gruby, co się cieszysz? Co and who is this fatso? Gruby, cieszysz, co? Myślisz, że przez Rubina nie widzę? Aha. And what is this Rubin? Słuchajcie, bo zaraz... Panie. Co jest? Jest problem. Polacy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to nam ten cały grajdołek rozwalą. Przecież oni nie użyli słowa rozwalą. Dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję. W takim razie, święty Piotrze, idźcie i coś im obiecajcie, ale coś takiego ekstra. Może wizy do Stanów? Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. What is with the visas about the US? Dobra, okej, obiecam. Dobra. Słuchajcie Polacy, jest mała zmiana. Dla ciebie gruby żadna. Szefu trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać. Ale zanim to nastąpi, muszą się znaleźć moje klucze od bramy. They stole them the keys. I te miedziane zdobienia też. Gruby, wyskakuj z reklamowy. Już. O co się dziwisz, że wiem? Wiem. Dzięki, Juda. Dobra. A teraz tak, na początek możemy wam obiecać 3 miliony mieszkań do wybudowania. Pakiet cyfry plus na rok. Not bad. I nowy Windows 9.5 na dyskietce. Wait, I thought this is in the 2000s. Windows 95 seems to be very old at this point, right? Or am I now wrong? Uspokoili się? A, dorzuciłem jeszcze dwie zimówki do żuka, także. Winter tires. Dobrze, w takim razie, Skrybo, proszę mi przybliżyć historię. So, you also have winter tires in Poland? I thought this was a Germany-only thing. Because, or a car king. Polacy. Polacy, historię Polacy, proszę. 966 chrzest Polski. Bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą? Na ślub mieszka z Dobrawą. Pamela to ona nie była, nie? What is this Dobrawa girl? Że ten Dratewka ją siarą zaciukał. Dalej. 1410 wygrana bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem. I have heard many times this Grunwald battle. Please recommend to me a good video which I can react to learn more about this, because it seems like a very big deal in Polish history. Mi się to podoba.
Panie, jak podoba? Przecież ci krzyżacy to nasi byli. Please hit like and subscribe. It would help me so much. Thank you. Dalej. 1772, pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. A można, widzisz? A można. A nie, ale zaraz potem był rok 1939. Ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Dalej. 1989, Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość. A i od tej pory to już chyba same sukcesy. A jest. No nie do końca. Co? No nie do końca, można by rzec, że dopiero ostatnie dwa lata wstecz do tyłu były normalne. Jak to ostatnie dwa lata wstecz? No tak, no popatrzcie sobie, tylko rozpoczęto walkę z korupcją, wprowadzono program Solidarnego Państwa, wykryto układ. Chyba okresowy. Chłopaki, nie kłóćcie się, no ważne jest to, że są niezadowoleni. Dlatego ja proponuję na początek tych Polacy gdzieś przenieść. Ale gdzie? Najlepiej do Stanów Zjednoczonych, to bogaty kraj, problem się zrobi. O, i bardzo dobrze na to czekałem. Stany Zjednoczone przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 966, ślub Mieszka i Pocahontas. 1410, wygrana bitwa z Cheyennami pod Greenland, niedaleko Boston, Massachusetts. 1772, Kanada, Meksyk i maleńka wysepka Pinktu dokonują pierwszego rozbioru Polski. 2005, do władzy dochodzą dwaj bracia, Jehu and Jarek. Who are Lech and Jarek? Are they famous in Poland? Nie no, to jak oni doszli do władzy, to zaraz wszystko pieprznie. Po dwóch latach wszystko pieprzło. Co jest z tymi Polacy nie tak? No święty Piotrze, no co jest z nimi nie tak? Nie wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tego. Czyli co tego? Nie wiem, może trzeba dać im więcej czasu na rozwój. O, ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Okay. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradził. Bardzo dobre. Starożytny Egipt przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do strajku. By the way, I love the word strajko. It sounds so cute. Strajko. In Germany it's Streik. Na czele zbuntowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Who is Lech Walesa? Is it the same Lech like the Lech and the Jurek? Polacy Jarek? Żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jak leziesz z Yeah, I could see that the Poles swear a lot while traffic or stuff like that. I know, that really fits to Poland. A lot of the K word. No ludzie, no kto ich tego nauczył? No ludzie, tak nie wolno mówić, no! To Polacy z naszych. Mam dość, idź powiedz, żeby szli do diabła. Co? Przecież oni stamtąd wracają. Powiedz, żeby wait, szli jeszcze... Wait, did he say that Poland is the hell? No dobra, ja pójdę pod bramę i powiem, ale nie wiem, jak zareagują, naprawdę nie wiem. Uważaj na siebie, Piotrek! Oh, so Petrus or St. Peter is Piotrek in Poland. Interesting. Zobacz. Znowu Lucyfer dzwoni, widzisz, pan, widzisz? O. Halo? Co ty odpierdzielasz, ty, no chłopie, no nie przysyłaj mi tu więcej Polaków, bo ja nie daję rady, no czwarty tydzień chlejemy. Yeah, the good old vodka, right? Takiego chata to ja nie miałem od czasu i żyć rozchny, no. Bogu, dobra, no nie przysyłaj mi tu Polaków, nie wiem, kogokolwiek Azerbejdżanczyków mi przyszli, Watykańczyków, ale nie Polaków, nie, Bogu. Lucjan.
Can you explain me the joke? No, what is the joke? No, Lucek, no kogo mam ci przysłać? Nie wiem, kogoś spokojnego, nie wiem, czubówna. Guess how Polish nature films, okay? No, nie wiem, kogo. Bo, słuchaj, taka sprawa jest w ogóle, ty. He's clearly drunk. Is this improvised right now? Feels like it. Nie wiesz, to ma kawalerkę do sprzedania? Nie wiem. O, nie wiesz. Ja do niego zagajałem, ale... He sounds so drunk. What is this song? It looks like the song is very famous in Poland. Tell me more about this song. Muszę żyć, zachęci to was wszystkie. Tak, ja mam takie, mam coś śpiewane, tak, Lucia! Ale, kurde, ja... Bogu, ty, a jak mi tutaj z ruskimi normalnie, jakie tarcia mają chłopie, jak oni się kłócą, napierdzielają ze sobą, ty. Rusy im śpiewają taką piosenkę, jak się Polacy wkurzają, ty, normalnie, mówię ci. Wiesz, co Rusy im śpiewają? Co? Posłuchaj tego, oni śpiewają im tak. Będę brał cię. Będę brał cię. W Jałcie. What was Yalta again? I heard Yalta. Yalta conference. Something about Yalta conference. Tell me what Yalta is again. Something was there. Będę brał cię. Gdzie? Jał cię. Gdzie? Jał cię. Aha. Polacy jak się wkurzyli, ty, jak wzięli te wszystkie menzurki, baniaki, rurki, rozpierdzielali, ty chłopie, normalnie. Fiodor się jeszcze niepotrzebnie schylił. Who is this Fyodor? Dojechał do ostatniej stacji metra, od razu. Naprawdę, oni Bogu, nie, ale jest po prostu. I love when the actors themselves have to laugh as well. That makes them so sympathetic. Ty, Bogu, a powiedz mi, a koło ciebie dalej stoi ten taki farbowany transik, taki z trwałą modulacją? Taki blondynek, ty, on pod pachami też taką ma? Powiedz mu, że całe piekło z niego wali. Co? Całe piekło cię chwali. Co tam mówisz, Lucjan? No, słuchaj, powiedz mu, że Belzebubik się o niego pytał. No. Lucjan, nie dzwoń do mnie w takim stanie. Ale no, kolego się wstydzisz, no. Is the devil the friend of the church? Of the heaven? I don't think so, right? Hey, yes, from all the laughing, I get tired somehow. Ty nie uwierzysz, ty, ale mamy tu takiego miglanca, normalnie, ty, mówię ci, taki kurczę, ty, jak on kłamie, jak on wszystkich kłamie, nawet mu brewka nie tyknie. Kogo macie? Kurskiego. Kurski was the head of the Polish pro-government propaganda TV station. Ah, okay, that makes sense then.
jakiś żywiony, co on robi. Dałem go do innych żywionych. Do ateistów. I też się dziwią, kurde. Ja powiedz Bogu, co my tu mamy, ty, kurde, Bogu, nie uwierzę, mamy, ty, Bogu, ty. Ej, Bogu, ty, słuchaj, a ty, Bogu, a... Bogu, ej, ty się tak nie spinę, kurde, Bogu. Ty, a... Dali ci kredyt we frankach, czy... What is this loan in francs? I think they mean Swiss francs, probably. I love the blonde guy, or the guy with the blonde hair, can't handle it anymore. I love that when actors have to laugh themselves so hard. He tried. Bo wy tam jakiś mecz oglądacie, czy... Bo ty tam czasem się nie chichrasz coś, co? Wy coś białego pewnie wciągacie. What is some white? Bogu, a ty dalej ze sznura dzwonisz? Does he mean pope instead of rope? Probably, right? Bogu? Tak, ze sznura dzwonię. No, he means ty, rope. A Bogu, a zrobił taki teścik, ale nie bój się, nic żadne tam... Bogu, ty, a puść sznur. Co? Puść sznur. I co, dalej mnie słyszysz? So the rope is useless. Cud! Nie cud, tylko 21 wiek. O, ja w ogóle tu z Hela do ciebie dzwonię. Taka... Wait, do you have an island or a peninsula that is called Hell? Tak, ty, bo powiem mi... Co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie? No. Bogu, Bogu, ale nie, naprawdę, nie przyznajmy tu Polaków, nie tak się konkurencji nie wykańcza, ale nie, Bogu. Dobra, Lucjan. Słabo cię coś słyszę, wiesz? Lucjan. Pośniej. The energy in this room must be so incredible. You just have to laugh your ass off. Dobra, Bogu, wal do sznura. And he takes the rope. Raz, raz, raz. Jak mnie słyszysz, jak rap. Lucjan. Tak? To ja tych Polaków daję do czyśćca. O, żeby się nie zdziwił, chłopie. Oni już tam byli. Czyściec już z nazwy pasuje. Nic tam nie ma. Wszystko wysprzątane. Czyściutko jest. Dobra, Bogu, słuchaj, ty, ja muszę kończyć, bo mi Polacy kocioł rozkręcają. Always the Polish. Are they always just those three persons, or are they more sometimes? Great performance. Is there something coming?
Panie, coś się stało? Kolega z wojska dzwonił. Mieliście tam... Ale panie, byłem, rozmawiałem z Polacy. Tak. Prosili o jeszcze jedną szansę, powiedzieli, że się poprawią, już rozpoczęli akcję przy... What is this, disulfiram? Oddali wszystko, co mieli, Atlantyda się znalazł. Dobrze, w takim razie ostatnia szansa, masz jakiś pomysł? Tak, ja proponuję zrobić to, co zazwyczaj działało. Proponuję przenieść ich do starożytnego Rzymu. O. Bardzo dobry pomysł, starożytny Rzym, ostatnia szansa. Tak. Czytajcie, co wyszło. 753 rok przed naszą erą. Cudownie ocaleni przez wilczycę dwaj bliźniacy. I bet I would laugh so hard if I would knew what those twins are. But already there's... I mean, of course, I got lots of jokes. I didn't know something about this. But already I really love the energy in this room. And just that... spontaneous comedy, I always am a fan of spontaneous comedy, and those like rocked it so hard that even they had to laugh. And yeah, I really enjoyed it. So tell me more Polish comedy I should check out. And if you want to see even more Polish comedy from me, then you can definitely check out my Patreon, because there we have already the next comedy reaction English lesson for you. Okay, so keep liking and subscribing, and we see each other in the next video. Bye.